wielu, wielu tysięcy chłopców, którzy później w latach 70. trafowali w największych wyścigach. Tak jak pan Ryszard Szurkowski. Prosimy o kilka słów. Dzień dobry państwu. Właściwie dzisiaj tylko powinniśmy mówić o kolarzu, który tworzył historię polskiego kolarstwa, bo wszystko, co było przedtem i potem, to, a właściwie potem, to tylko dzięki temu, że jeden z polskich kolarzy, który stanął na starcie wtedy dla polskiego kolarstwa bardzo ważnego wyścigu, osiągnął znakomity wynik, wygrał ze wszystkimi, którzy na starcie stanęli. I myślę, że na jego nazwisku, na jego postawie, na jego walce wyrastały kolejne pokolenia. Kiedy Królak wygrał wyścig pokoju, ja miałem 13 lat i pewnie wtedy właśnie zacząłem się interesować kolarstwem już w takim sensie być kolarzem, wygrywać. Oczywiście to było wszystko podświadome i bez potwierdzenia jakiegoś, ale takie były marzenia polskich chłopców, którzy widzieli bohaterów wyścigu pokoju, Królaka, Wilczewskiego, Grabowskiego, jeszcze wielu innych, potem Gazdy, Kudry, Fornalczyka i chciało się być tym bohaterem. Stąd też po tych kilkunastu latach, kiedy Królak wygrał, polskie kolarstwo stawało się coraz mocniejsze i te marzenia chłopców z czasu, kiedy Królak wygrał, stawały się dla nich rzeczywistością i trafiliśmy na pokolenie znakomitych działaczy, trenerów, którzy właściwie z praktyki dochodzili do tego, jak szkolić, jak doprowadzić kolarzy do najlepszego wyniku sportowego i na wyścigu pokoju, i w drugiej części sezonu, czyli Mistrzostw Świata. I właściwie dzięki temu, że to osiągnięcie Królaka było wtedy dla nas tak znaczące, polskie kolarstwo w latach 70., 80., no i trzeba powiedzieć, że aż do teraz jest bardzo mocne, bo właściwie coś wielkiego tworzy się w oparciu o coś, co już kiedyś ktoś stworzył, o historię, o pamięć o tych najwybitniejszych i wynikami chce się jakby bić brawo tym zawodnikom, którzy kiedyś tworzyli tą historię i tworzyli te wyniki. Dawali nam emocje, dawali nam przeżycia, które trwają aż do dzisiaj, bo nie ma co ukrywać, kiedy idzie się ulicą, to pierwsze nazwisko, jakie pada, to jest Stanisław Królak. Jak głębiej człowiek zaczyna rozmawiać, to pamiętają właśnie Jarka Grabowskiego. I z racji na dobry wynik, bo przecież walka była znakomita, i na jego nietuzinkowe, że tak powiem, gabaryty, bo był wtedy maleńki i wszyscy pamiętali, że to taki maleńki zawodnik, a taki bohaterski radzi sobie z tymi potężnymi zawodnikami Związku Radzieckiego, czy Niemiec, czy Francji, Belgii, czy Włoch. I dopiero potem, kiedy te nazwiska dawnych mistrzów już są wypowiedziane, dopiero się pojawiają lata 70. Czechowski, Hanusik, Szurkowski, Szozda. No a potem już kolejne nazwiska, jak Jankiewicz, Sujka, Lang, Paltyn, to są medaliści późniejsi. I myślę, że to pokolenie, które teraz dorasta, ma swoich idoli. Bo jakby przeskoczył czas Piaseckiego, Jaskóły, jakoś gdzieś nam uciekli. Gdzieś młodzież no nie chce jakby sobie o tym pamiętać i może zaglądać do kart historii. Ale już ta młodzież, która teraz ma po 12-13 lat, już ma Kwiatkowskiego, ma Majkę, ma Przemka Niemca, ma kogo naśladować, ma jadąc na rowerze być tym kimś. Stąd też myślę, że im częściej będziemy przypominać takie sytuacje, takie wielkie wydarzenia, które miały miejsce, przypominać młodym kolarzom, dawać im możliwość powrócenia do historii i
zajrzenia do publikacji, których w kolarstwie mamy bardzo dużo, dzięki redaktorowi Bogdanowi Tuszyńskiemu. Kiedy będą zaglądać do historii, to będą mogli porównywać swoje marzenia, swoje dążenia do tych dążeń, które mieli ich starsi koledzy. Stąd też wyścig o krzywą pompkę Królaka, czyli memoriał Królaka, jak najbardziej jest polskiemu kolarstwu potrzebny i myślę, że młodzież, która wystartuje w tym wyścigu, będzie miała na względzie te wyniki, które w polskim kolarstwie do tej pory były osiągane. Brawo.